Scenariusz ćwiczeń pod kryptonimem Kościół 2017 zakładał pożar wieży kościelnej, zadymienie wnętrza kościoła, ewakuację wiernych przebywających w świątyni oraz pomoc rannym. Na miejsce ćwiczeń wybrano kościół parafialny w Starych Bogaczowicach. W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochotniczych Straży Pożarnej, Policji i pogotowia ratunkowego. Ćwiczymy na terenie kościoła w Starych Bogaczowicach. Jest to obiekt pocysterski, XVII wiek, zabytkowy, na pewno bardzo cenny dla historii, dla kultury. Obiekt, o który warto dbać. Z naszej strony musimy ćwiczyć na takich obiektach, żeby wiedzieć, jakie zagrożenia i w jaki sposób prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze. W chwili obecnej ćwiczymy powiatowy plan ratowniczy, czyli te jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, które mogą być wezwane do tego typu działań. Zgrywamy, sprawdzamy, szukamy też rozwiązań nowych oraz sprawdzamy, jakie błędy popełniamy podczas tego typu zdarzeń. Tutaj spotykamy się z takimi zagrożeniami jak trudny dojazd do obiektu, jak wąskie, niebezpieczne przejścia do ewentualnej ewakuacji osób poszkodowanych znajdujących się w budynku. Jeżeli chodzi o działania, które byłyby na tym obiekcie, jeżeli rzeczywiście doszłoby do pożaru takiego obiektu bądź obiektów podobnych, sakralnych, utrudnienia są znaczne. Chociażby przez samo miejsce, gdzie się znajdujemy, czyli cmentarz okalający kościół oraz mur, brak możliwości albo ciężka możliwość rozstawienia drabin, podnośników. Dodatkowo kwestia tego, że wieża kościoła wewnątrz drewniana, z zewnątrz kamienna, bardzo trudna do ewentualnego ugaszenia. W chwili obecnej ćwiczy bezpośrednio w działaniach 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 9 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli łącznie 18 samochodów strażackich z terenu naszego powiatu. Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy spotkali się przed siedzibą miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie dokonano oceny ćwiczeń. Działaniom starszych kolegów przyglądali się uczniowie klas strażackich 4 Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Daria, jeden na odbiorze. Słuchaj, poszkodowanego jeszcze jednego znaleźli i wynoszą, bo właśnie jest w tym momencie wynoszony z kościoła. Już się zgubiłem, spytaj Dawid ma. Może tak być, ja już zgubiłem rachunek. Trzymaj głowę. Trzymaj głowę. Trzymaj głowę. Trzymaj głowę. Trzymaj głowę. Trzymaj się oddech, zapytanego. Halo! Prosimy pan? Halo! Jeszcze nie zapinę. Dobra, oddycha. Tętno mamy, dobra. Weź to, założymy mu kołnierz, nie wiadomo jak to jest. Co macie tutaj? Nie wiadomo. Jest nieprzytomny, ale czynności zachowane. Nie? Jak urazowo? Ile masz tej godziny? Ale wy imprezę zrobili. No tak jest. Tutaj badanie urazowe. Słuchajcie, mamy wolną karetkę. Jak to zbadałeś i nic nie jest, nie ma zachowane czynności, to dawajcie kod i go do karetki. Kod. Tomek, jaki kod? Czy kod? Nie ma kontaktu z poszkodowanym. Ile ma oddechu? Dobrze się rozpina. Co to za oddech? 10. Akcja?